Jacek Brzeski, pora na komentarz rynkowy, czyli na artyści rynków Express. Dziś będą komentować sytuację w polskiej energetyce Łukasz Wardyn i Maciej Leścioż z CMC Markets. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Łukaszu, będziemy się przyglądali za chwilę wykresowi WIG Energetyka, wykresowi spółek PGE, Tauron, oceniali z technicznego punktu widzenia. Na tych wykresach ostatnio widzieliśmy ładne wzrosty i one mają swoją bardzo, myślę, wyraźną przyczynę. Takie wstępne rządowe deklaracje, że aktywa węglowe zostaną wydzielone ze spółek energetycznych. Tak, natomiast no, to są politycy, więc mamy tutaj sporą batalię w ramach koalicji. No, no wiemy, że sytuacja w koalicji jest względnie napięta i każda ważna zmiana, no to są jakieś tarcia, to są próby wypracowania czegoś dla siebie, mówię tutaj o koalicjantach. To samo mamy między innymi, to jest o wiele większy jeszcze kaliber w przypadku OFE. Więc no tutaj spółki energetyczne mocno, z dużą ekspozycją na polską politykę. Ale właśnie o czym wspomniałeś, to jest dość mocne paliwo do wzrostów, na tyle mocne, że na większości z tych spółek albo doszliśmy do poziomu trendu spadkowego, albo już go przebiliśmy. Co najważniejsze, te najbliższe, bardzo mocne poziomy oporu właściwie na wszystkich spółkach zostały przebite, więc to kolejna dobra sytuacja pod względem wykresu. A myślę, że najważniejsza, i to idealnie widać na wykresie indeksu WIG Energetyka, to jest stworzyła się wyraźna formacja odwróconej głowy z ramionami. Ta formacja jest potwierdzona na obrocie. Przeszliśmy tam, różnie można by oczywiście rysować linię szyi, ale wszystkie te poziomy oporu przeszliśmy i jesteśmy w tym momencie w okolicach trendu spadkowego. Jeżeli z tego miejsca, no tutaj może być jakaś dłuższa korekta, ale jeżeli w końcu przebijemy ten poziom trwale, no to możemy mieć naprawdę pokaźną hossę na tych spółkach. Na razie jesteśmy na tym trendzie spadkowym, ale według mnie wymowa tej formacji odwróconego RGR, potwierdzonego na obrocie, jest mocniejsza niż tego trendu spadkowego. No, w wypadku spółek energetycznych, to jak usłyszeliśmy, mamy bardzo ważny czynnik polityczny, bo do końca nie wiemy, czy rząd Zjednoczonej Prawicy jest rzeczywiście zjednoczony, czy nie. W tej sprawie, jak w kilku innych sprawach, chyba nie jest zjednoczony, no ale zbierzmy te wszystkie czynniki fundamentalne, które mają wpływ na wycenę spółek energetycznych. Znaczy, pamiętajmy, że spółki energetyczne to są te spółki, które z punktu widzenia biznesu, czy właśnie PGE, Tauron, Enea, mają strategiczne znaczenie, tak? Ten produkt tych spółek jest kluczowy dla funkcjonowania państwa, więc tutaj popyt wiadomo, że się utrzymuje na właśnie energię. Wprawdzie ostatni rok i lockdown, no to jest spadek popytu oczywiście wynikający z mniejszego zapotrzebowania na energię, no ale to już ten się odbudowuje, więc tutaj pod tym względem ta przyszłość rysuje się już w lepszych barwach. Natomiast faktycznie bardzo dużym obciążeniem dla polskich spółek energetycznych są te aktywa węglowe. Więc cały ten temat, który się ponownie odrodził, no bo już w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy zapowiedzi wydzielenia aktywów węglowych, no i teraz w kwietniu minister Sasin ponownie do tego tematu wrócił, no to poruszyło inwestorów. A sama ten segment właśnie aktywów węglowych dość mocno wpływa na wyniki. Przez to w ubiegłym roku PGE pochwalić się mogło, w cudzysłowie oczywiście, stratą 4 miliardów złotych. Sam fakt tak dużego zaangażowania węgla w polską energetykę, no tutaj mocno wpływa na rentowność tych spółek.
popatrzmy sobie choćby na cenę w ostatnim czasie, jak się kształtowała uprawnień do emisji CO2. Jeszcze 3 lata temu, w 2018 roku, tak mniej więcej 3 lata temu, były kontrakty futures na carbon emission były na poziomie 5 euro za tonę. W tym momencie jesteśmy na poziomie 47, także tutaj mamy wzrost o ponad 900% w ciągu tak krótkiego czasu. Tutaj takie ukojenie się pojawiło na początku właśnie pandemii, lockdownu, tutaj w lutym ta cena tego kontraktu spadła w okolice 18 euro, no tutaj ponownie szybki powrót. No i teraz co do samych aktywów węglowych, jak to będzie wyglądało, tak? No bo tak mocno ciążące na tych spółkach energetycznych, bo to zarówno PGE, Tauron mają podobne tutaj zaangażowanie, wpływa zarówno na możliwości pozyskiwania kapitału, tak, odcina te spółki od możliwości finansowania, instytucje finansowe nie chcą się angażować, zresztą nawet patrząc na kapitał zagraniczny, wiele spółek nie angażuje się w inwestycje, które są tak niekorzystne dla środowiska. Dlatego to wydzielenie faktycznie zapowiadane przez ministra Sasina w ostatnim czasie, ta być może część gry politycznej, jest tak istotna i w tym momencie mówi się, nie znamy szczegółów, tak? Dlatego to będzie taki też czynnik, który będzie mocno wpływał na wycenę, bo pytanie, co po tym wydzieleniu węgla, który stanowi dla spółek energetycznych około 90%, bo 90% energii jest właśnie produkowane z energii pochodzącej z węgla, jedynie 10% to jest odnawialne źródło energii, to jest gaz. Jak to właśnie się będzie miało po tym wydzieleniu, jak będzie wyglądała rentowność tych spółek? No to są takie pytania, które będą sobie zadawać na pewno inwestorzy, więc tutaj w tym kontekście na pewno parcia strony zielonej energii to jest pozytywny sygnał dla spółki i to może przyciągać również kapitał zagraniczny w przyszłości, tym bardziej, że kolejnym takim krokiem potencjalnie po wydzieleniu aktywów jest połączenie tych spółek. No to jest temat oczywiście przyszłości, pewnie kolejna gra polityczna i też biorąc pod uwagę też to, co wcześniej Łukasz powiedział, że to wszystko są czynniki mocno polityczne, tak? To jest sporo tej polityki w ramach tych działań. Patrząc na przeszłość, jakie było tutaj ostrożne bardzo podejście do tematu górnictwa w Polsce, a już można się obawiać, że w przypadku zwłaszcza Tauronu pojawiłyby się strajki górników, no to jest pewnego rodzaju ryzyko i możliwe, że niestety po raz kolejny skończy to na deklaracjach, ale póki co rynek pozytywnie podchodzi do tematu, no stąd w ostatnim czasie tak silne wzrosty, no przede wszystkim na spółce PGE, która tutaj jest pod kątem aktywów węglowych kluczowa. To teraz, Łukaszu, zderzamy spółki energetyczne z WIG-iem 20. No i widzimy, że WIG 20, tak to wynika z wykresu, jest od stycznia w trendzie bocznym. No tutaj ostatnio zdecydowanie ta energetyka jest mocniejsza, ale no jednak i tutaj ten udział Skarbu Państwa jest istotny i to w akcjonariacie procentowo, ale po prostu decyzyjnie i myślę, że jeszcze większy właśnie jest ekspozycja tej polityki na cały sektor, chyba wyjątkowy sektor tak naprawdę, jeżeli chodzi o ekspozycję tej rodzimej polityki, więc no, w krótkim terminie tutaj warto obserwować siłę relatywną WIG-u 20 w stosunku właśnie do tego całego indeksu energetycznego, ale myślę, że WIG-20 może sobie lepiej poradzić. Jeszcze też wrócę właśnie do tego zamieszania z OFE, z przejściem potencjalnym do ZUS-u, czy nie, to też ta sytuacja też komplikuje bardzo obraz na naszej giełdzie. Właściwie może nawet więcej niż tylko jeżeli chodzi o spółki z WIG-u 20 energetyczne. No nie wiemy, co dalej z tą reformą. Teraz w Nowym Ładzie pojawiła się kwestia emerytur, które miały być zwolnione z opodatkowania. Jak to miałoby się do tej bardzo wysokiej w tym momencie już horrendalnie wysokiej 15-procentowej opłaty przekształceniowej, to wszystko ma wpływ na spółki energetyczne i na WIG-20.
No więc trudna sprawa i zresztą widać, że przynajmniej polscy inwestorzy, tam gdzie ta płynność nie jest aż tak istotna, wybierają spółki średnie i mniejsze, a nie te największe. Natomiast w długim terminie warto obserwować według mnie indeks WIG Energetyka, no bo tam właśnie technicznie bardzo ważne kwestie się dzieją. To jeszcze na koniec, Maćku, spójrzmy na branżę energetyczną na świecie, na wielkie światowe spółki energetyczne. No, wiele tu się dzieje, bo jesteśmy w samym środku zielonej transformacji. No właśnie, kluczowa jest transformacja na pewno zielona dla energii. Zresztą to było widać doskonale po spółkach wchodzących w skład koszyka spółek związanych z energią odnawialną. To jeden z najlepiej radzących sobie sektorów w ostatnim roku. Cały czas oczywiście z perspektywami, bo te naciski są bardzo duże. Zresztą to wcześniej wspomniałem o rosnących cenach zezwoleń na emisję dwutlenku węgla. No tutaj to wszystko jest powiązane. Ten temat dotyczy w dużej mierze Unii Europejskiej, również w Stanach Zjednoczonych oczywiście też jest bardzo duża presja na przechodzenie na odnawialne źródła energii, na odejście od tradycyjnych źródeł. Zresztą Joe Biden jest zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, także za jego kadencji jeszcze dodatkowo tutaj może się ta presja zwiększyć, ale tak patrząc ogólnie na nie tyle konkurencję, ale na podobne spółki energetyczne, na tych gigantów globalnych, to w dużej mierze to są takie molochy multienergetyczne, także nieco inna jest struktura niż w przypadku tych polskich spółek energetycznych. Im jest może nieco bliżej do tych nieco mniejszych spółek z tego sektora utilities, ale tam też one się zachowują i się cechują nieco większą stabilnością. Raczej są pod strategię kupuj i trzymaj, no a nie tak jak w przypadku polskich spółek, które dzisiaj omawialiśmy, gdzie jest bardzo duża też duży udział kapitału spekulacyjnego, tak? Więc to, tutaj ciężko to porównywać. Natomiast na pewno chcąc zaangażować się na rynku spółek energetycznych, warto jednak zwrócić się w kierunku tych, które skupiają się na zielonej energii, no bo to zdecydowanie wydaje się, że jest to przyszłość. O branży energetycznej w Polsce i na świecie mówili Łukasz Warden, Maciej Leściosz, CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To byli artyści rynków Express. Inne komentarze ekonomiczne na kanale YouTube CMC Markets Polska. Jacek Brzeski, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.